Ile wynosi średnie tempo zmian funkcji y od x na przedziale od minus 5 do minus 2. No i mamy tutaj tabelę wartości funkcji y od x w lewej kolumnie są x, w prawej są y. No i zobaczmy, czy w tej tabeli znajdują się wartości funkcji na końcach przedziału, który tutaj mamy. No dla minus 5 jest wartość funkcji, dla minus 5y jest równe 6. I dla minus 2 też mamy w tabeli wartość funkcji dla minus 2 wartość funkcji jest równa 0. No i żeby rozwiązać to zadanie, to potrzebne nam są tylko te dwa wiersze z tej tabeli, dlatego że średnie tempo zmian zależy tylko od wartości funkcji na początku, tu jest początek naszego przedziału i na końcu. Tu jest początek przedziału, tutaj mamy koniec. I tylko od różnicy wartości funkcji tak naprawdę pomiędzy początkiem i końcem zależy średnie tempo zmian. No bo to średnie tempo zmian delta Y przez delta X. Jest równe takiemu stosunkowi. Musimy wziąć wartość funkcji na końcu, czyli y na końcu, czyli w minus dwójce, odjąć y na początku, czyli y w punkcie minus 5. I musimy to podzielić przez różnicę argumentów. Czyli tu będzie minus 2, odjąć minus 5. To ile to będzie równe? y dla minus 2 to było 0. y dla minus 5 to jest, jak czytamy z tabeli, 6. No i to dzielimy przez minus 2, minus i minus 3 będzie plus 5. No i mogę obliczyć, ile to jest. 0 odjąć 6 to jest minus 6. Podzielone przez minus 2 dodać 5 to jest 3. Czyli mogę skrócić i dostanę minus 2. Czyli to średnie tempo zmian jest równe minus 2. Czyli średnio jak x rośnie o 1, to y maleje o minus 2. Ale to jest średnie tempo zmian na tym przedziale.